Rozwiąż układ równań. 2x minus y równa się 14 i minus 6x plus 3y równa się minus 42. Więc podobnie jak w poprzednich dwóch filmach spróbujemy rozwiązać ten układ równań metodą przeciwnych współczynników. No i polega ona na tym, aby pomnożyć jedno z równań przez czynnik tak, aby współczynniki przy jednej ze zmiennych były przeciwne i aby po dodaniu wyeliminować tę zmienną z równania. Może skupmy się na zmiennej x. Prawda? Tu w jednym równaniu jest współczynnik 2, a w drugim jest minus 6. Znaczy pierwsze równanie, jeżeli pomnożymy przez minus 3, może przez 3, to będziemy mieli współczynnik 6 i po dodaniu x nam zniknie. Czyli może zróbmy to. Pomnóżmy to równanie przez 3. Czyli 2x razy 3 to jest 6x. Minus y razy 3 to jest minus 3y równa się 42. Dobrze. No i teraz dodajemy te równania stronami. No to oczywiście x nam znikną, bo tak to dobraliśmy, prawda? Aby x-ów już nie było. Teraz y, no ale tu jest tak 3y minus 3y, prawda? Czyli y-ów też nie będzie, czyli po lewej stronie zostanie tylko 0. A po prawej? No po prawej mamy minus 42 plus 42, czyli 0. No, wobec tego dostaliśmy oczywiście prawdziwe równanie, niezależnie od tego, jakie jest x i jakie jest y, 0 równa się 0. No i jeżeli dostajemy takie równanie, 0 równa się 0, 1 równa się 1, 5 równa się 5, równanie oczywiście prawdziwe, niezależnie od tego, jakie są x i y, to znaczy, że nasz układ równań ma wiele rozwiązań. To znaczy, że tak naprawdę ten nasz układ równań był jednym równaniem, a drugie równanie było pierwszym równaniem jakoś tam przekształconym. Przypatrzmy się tutaj. No, jeżeli widzimy, że jeżeli pomnożyliśmy pierwsze równanie przez 3, no to ono się odjęło, prawda, że to jest 6 minus 3, tak. Jeżeli my je pomnożymy przez minus 3, to otrzymamy dokładnie drugie równanie. Czyli może jeszcze zobaczmy. Jeżeli pierwsze równanie pomnożymy przez minus 3, to otrzymamy tak. Minus 6x plus 3y równa się minus 42. Czyli widzimy, że drugie równanie to jest pierwsze równanie pomnożone przez minus 3 i tak naprawdę nasz układ składa się z jednego równania i ma nieskończenie wiele rozwiązań. Prawda? Wszystkie x i y, które spełniają pierwsze równanie, spełniają również drugie. No a wiemy, że to jest równanie proste i wszystkie współrzędne wszystkich punktów na prostej spełniają to równanie, a zatem i to równanie, czyli ten układ równań. W takiej sytuacji układ nazywamy układem nieoznaczonym, czyli układ nieoznaczony. No, zwany też inaczej układ zależny. No, to są dwie spotykane i używane nazwy. Układ nieoznaczony lub układ zależny, lub też układ równań zależnych. No i teraz zilustrujmy może to w układzie współrzędnym. Prawda? Wiemy, że takie równanie opisuje prostą. Może zobaczmy, jaką prostą opisuje pierwsze równanie. 2x minus y równe 14. Czyli co? Mnożymy przez minus 1, czyli minus 2x plus y równa się minus 14. Dodajemy 2x i otrzymujemy równanie prostej w postaci kierunkowej y równe 2x minus 14. No a drugie równanie to jest co? Minus 6x plus 2y równe minus 42. Więc może podzielmy przez 2, tu jest 3, przepraszam, nie 2, tylko 3. Tu możemy podzielić przez 3. Przez 3, czyli tak, minus 2x plus y równa się, no 40, minus 14. Dodajemy 2x do obu stron i otrzymujemy y równa się 2x minus 14. No i widzimy, że to jest dokładnie ta sama prosta, czyli oba te równania opisują tę samą prostą,
No i taki układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań. Wszystkie punkty na tej prostej, współrzędne wszystkich punktów na tej prostej są rozwiązaniami tego układu równań.